Cześć, to mój pierwszy vlog. Jesteśmy z Pauliną Zakopanem. Dzisiaj wstałyśmy bardzo, bardzo wcześnie, żeby tutaj dojechać, bo o godzinie 7 miałyśmy pociąg. I za chwilę Wam pokażę mój pokój. Musimy się ogarnąć i idziemy w góry. Nasz pokój. Idziemy zaraz w góry, zobaczcie, pogoda jest przepiękna, przywitała nas prawdziwa zima, śnieg pada, jest naprawdę tak, jak sobie to wyobrażałyśmy. Korzystając z okazji, że nie zrobiłyśmy jeszcze bałaganu w pokoju, to Wam go pokażę, jest przepiękny. Rok temu byłyśmy na Krupówkach, teraz jesteśmy troszeczkę dalej, ale chciałyśmy poczuć taki inny klimat. Dlatego, że wiecie, przy Krupówkach było głośno, tak to się tutaj prezentuje, mamy przepiękną jeszcze łazienkę. Także jesteśmy w górach przy dolinie, także na spacery idealnie. Ja się jeszcze nie mogę przyzwyczaić do gadania. Mam chore gardło i idziemy się szykować, bo jeszcze jesteśmy bez makijażu. Wybrałyśmy specjalnie pokój z widokiem na góry. Tak się prezentuje. Zobaczcie, jestem zakochana. Góry to chyba najładniejsze miejsce w Polsce moim zdaniem. Wzięłam dwie czapki, ale przewidziałam je na inne dni, nie na dni z kokiem. Nie, ale jestem naprawdę bardzo ciepło ubrana. Idziemy, zaraz napiję się herbatki. Ale tam jest piękny piesek. Paulina prowadzi bloga kulinarnego, więc oczywiście testujemy jedzenie. Podlinkuję Wam na pewno w opisie strony. Tam są naprawdę świetne przepisy ze zdrową żywnością. Ale na wczasach... Ale na wczasach troszeczkę sobie tutaj pozwoliłyśmy zjeść niezdrowych. Nie mogę. Ale w sumie są zdrowe, ale tłuste po prostu. Mamy grzane wino, osypka, ziemniaka i szaszłyk. Misja. Szukamy rękawiczek, nagrałam. Naprawdę? Tak. Ja bym chciała takie góralskie, żeby były, Paulina. Naprawdę? Tak. Tu masz. Ale z bechowym. Nie. Słuchajcie, dzisiaj mamy taki dzień bardziej luźny. Będziemy za chwilę robić sobie babski wieczór i maseczki. Tak. A jutro będziemy dłużej chodziły i spacerowały. I pojedziemy na termę. Na termę. Pokażę Wam trochę widoczków. My byłyśmy dzisiaj, Paulinkę, byłyśmy dzisiaj na Krupówkach. Na zakupach. A ja kupiłam tylko rękawiczki, czyli to, czego nie wzięłam. No, śniegu jest konkretna ilość. Waves like whispers on empty shores. Pebbles waiting. A tak wygląda nasza recepcja. Wszystko jest w takim fajnym góralskim stylu. Idealnie do zdjęć. My już zdążyłyśmy się wyszykować i zabieramy Was razem na spacer. Trochę nasze plany się dzisiaj pokomplikowały, bo się obie bardzo źle czujemy i musiałyśmy wziąć tabletki przeciwbólowe. I to nie chodzi absolutnie o wczorajszy brak czapki u mnie. Albo wino. Nie, to też nie to. I dzisiaj zrobiłyśmy dla Was kilka zdjęć, także będą na pewno się pojawiać i na blogu, i na Instagramie. My jesteśmy już gotowe do wyjścia. Mamy na sobie z Pauliną takie same bluzy. Masz pod spodem? Tak, schowaną. I czapeczki takie same. Mamy też takie same dresiki, ale Paulina dzisiaj wybrała jeansy i one są marki, której dzisiaj tutaj próbowałam nazwę rozszyfrować. Nie chcę się... Dajcie nam znać, ale nam się wydaje, że wymawia się Autorn. A ty jak obstawiasz? Autorn. No, coś takiego. Dajcie nam znać. Mają bardzo fajne takie ciepłe ciuchy w góry, jakby ktoś szukał. Także my już jesteśmy gotowe. Jeszcze Wam pokażę moje butki, takie śniegowce z Reserved, brokatowe. Tak, Pauliny nie polecamy butów. Zobaczymy, jak moje się sprawdzą. Hold inside, we might know. Ja tam nie wchodzę. Wszędzie pod śniegiem jest mnóstwo lodu. Chciałyśmy napić się jakieś herbatki, ale niestety nie wzięłyśmy pieniążków, a kartą nie można płacić. Celem naszej podróży
jest wodospad, więc jeszcze zostało 15 minut. Tak się prezentuje wodospad, na który tyle szłyśmy. A w sumie jego brak. Woda. Jest troszeczkę? No, tylko ludzie stoją. Gdzie ty idziesz? Teraz jest w drugą stronę. No na dół. Ktoś to zaliczył glebę? Bo nie widać, pokaż. O, przepraszam? Idę cię uratować. A to jest taka górka. Ojej. Czekaj. O. Ale jesteś ostra. Wiem. Dziękuję. Słuchajcie, mieliśmy iść dzisiaj naprawdę na krótki spacer. Ale wyszedł całkiem długi. Także jutro koniecznie. Termy, spa. Wow. Ładne, nie? Aha. Dobra, 3-4. Nie, wyżej, żeby na ciebie leciało. Chciałam, ale to nie ma śniegu. Musimy dalej coś znaleźć. Kurczę. Ta-da! Szpagat na końcu. Albo gwiazdę po prostu taką. Wow, aż jesteś wygimnastykowana. O, tu jest przed tobą. Biegnij, nie zatrzymujemy i tu zrobimy. Ja biegnę też. Hop. Jeszcze raz musisz, bo byłam za daleko. Nie, za lekko. Ale ładnie. My jesteśmy z tych blogerek, które zamiast zrobić na początku zdjęcie i zamiast wam nakamerować, co jadłyśmy, to my zjadłyśmy, więc niestety wam nie pokazałyśmy. Ja zjadłam barszczyk z gruszkami i Paulina też. Zjadłyśmy pierogi ruskie. Nie słychać nas. Pierogi ruskie. I słuchajcie, dostałam 12 pierogów. I ty co zjadłaś? Placka, tak, placka po zbójnicku, pół porcji, które wyglądały jak cała porcja. Najedzone bardzo mocno, chciałam jeszcze zjeść szarlotkę, ale niestety. Od dwóch dni próbujemy zrobić. W końcu się pokazały zza chmurek, widać. O, no tutaj trochę wszystkie szczyty najwyższe tutaj. Praktycznie mieszkamy za zakrętem. Górami, ale pod samymi górami. Tak. Kiedy spotkamy się na zakręcie, co z nami będzie, Asia? Same szalone rzeczy. Asia zjeżdża. O, oj. To była najdłuższa trasa. Tak. Wcale nie ciągnie się tam hen daleko. Rozgrzewamy się przed imprezą. I dzisiaj, słuchajcie, rano nagrałam dla was przywitanie. Nagrałam wczoraj nasz babski wieczór z maseczkami. Niestety gdzieś te filmy zniknęły, co jest bardzo dziwne, bo nie usuwałam ich, także po prostu wyparowały. Ale stwierdziłam, że nagram tego vloga jako jeden, nie będę dzielić na dni, bo po prostu jednego dnia dzieje się więcej, drugiego dnia mniej. Oblewamy się szampanem. Polewamy. A ja do twojej wersji. Dzień dobry, dzisiaj jest ten No Makeup Day. W końcu jedziemy do Term, do spa. Pogoda jest brzydka, więc akurat idealnie na taki odpoczynek. W ogóle poszłyśmy wczoraj spać po drugiej po imprezie, a dzisiaj już jest godzina 9, jesteśmy wyszykowane po śniadaniu. Dotarliśmy do Białki Tatrzańskiej, idziemy do Terma Bania, już drugi raz jesteśmy tutaj, zobaczcie ile ludzi. Chyba w następnym roku musimy przyjechać tutaj na ten stok. Byłyśmy w Terma Bania, ale niestety wam nie nagrałam, bo nie, wiele ludzi by nie chciało być nagranych. Teraz jedziemy do spa, bo Paulina w ramach prezentu świątecznego wykupiła nam kąpiel w winie, piwie albo kozim mleku.
Także wybieramy masaże. Chyba wino. I masaże. Pierwszy raz chyba idę na takie masaże. W sensie byłam na takiej fizjoterapii, ale na takim masażu relaksacyjnym chyba nie. Także może tam coś nagramy. To jest nasz plan na najbliższe 2 godziny. Będziemy miały teraz kąpiel w piwie. Wcześniej byłyśmy na peelingu i w saunie, a na koniec masaż. Zgadzam się na publikację. Naprawdę? No, pewnie. Naprawdę? Naprawdę. A po spa jedzonko, to już jest nasza ostatnia kolacja. I mamy tutaj fileta z kurczaka, bo miałyśmy ochotę na mięsko. Co prawda liczyłyśmy na szaszłyka, ale niestety nie było. Są też ziemniaki, oscypek i jak się nazywa? Moskol? Moskol. Są takie placki ziemniaczane. Placki ziemniaczane, słuchajcie. Tutaj z sosikiem czosnkowym. Nie sosikiem, tylko z masełkiem czosnkowym. Wszystko wygląda przepysznie. Dzień dobry, dzisiaj jest ostatni dzień. My już opuszczamy nasz hotel. Pokażę wam na szybko, co mam na sobie. W tle telefon mój leży. Poprzednie dni jakoś tak nie omawiałam, ale te buty są ekstra. Kupiłam je na promocji w Reserve za 70 zł. Zwykłe takie jeansowe spodnie Wrangler. Biała koszula, którą kupiłam w Lumpeksie. Bluza Gapa z American Outlet, kurtka z Zary puchowa, którą też kupiłam na wyprzedażach. Jest to niestety sztuczny puch, ale bardzo efektownie wygląda. Kosztowała chyba ze 130 zł. Czapka, o której wam wspominałam. Jest to rewelacyjna marka. Polina ma na sobie bluzę, ale pod spodem na pewno wam podlinkuję, bo są takie cieplutkie. Jak to siedzi w góry, to sprawdza się ekstra. No i to jest wszystko. Ja zaraz biorę plecaczek, walizkę i jedziemy jeszcze zwiedzać dalej. Znalazłyśmy idealne miejsce na herbatkę, szarlotkę na ciepło z takim widokiem. Już niestety musimy wracać, właśnie kierujemy się na BKP. Było cudownie, ja tak odpoczęłam, co prawda wracam i przyjechałam z chorym gardłem. Ale naprawdę wypoczęłyśmy, szczególnie po wczorajszym dniu. Jednak góry mają taki klimat, że naprawdę wystarczy 2-3, czy tak jak my byłyśmy już prawie 4 dni. I można wracać zrelaksowanym. Szkoda, że to jest tak daleko, bo jednak pociągiem jedziemy ponad 6 godzin. Ale na pewno za rok tutaj też wrócimy. Dziękuję, że byliście ze mną w tym pierwszym vlogu. Mam nadzieję, że wam się spodobało. I do zobaczenia następnym razem. Cześć!